No nigdy nie można się spodziewać takiego fantastycznego wyniku, natomiast trzeba przyznać, że dzisiaj moi piłkarze w dłuższym wymiarze czasu realizowali zadania, które były przed nimi postawione i w nagrodę dostali też 6 bramek. Pierwsza połowa dobra, wygraliście 3-0, ale też mieliście troszeczkę szczęścia, nie ma co ukrywać, tam słupków, poprzeczek trochę naliczyliśmy. No nie ma co ukrywać, Krakowia to jest dobry zespół i stworzyła sobie sytuację. My też oczywiście przy stanie 1-0 jeszcze Łukasz Teodorczyk miał sytuację, w której trafił słupek, ale i Krakowia zdobyła bramkę, najprawdopodobniej nie było spalonego, nie widziałem tego, ale z tego co tutaj dziennikarze mówią, ale to chodzi o to, kto trafia do bramki. No słupek i poprzeczka to jest strzał niecelny. Dzisiaj mieliśmy trochę szczęścia i trzeba bardzo spokojnie analizować to, co się wydarzyło na boisku. Pamięta pan, kiedy ostatni raz Poznań wygrał tak wysoko? Nie pamiętam, bo nie zajmuję się historią. Ja pamiętam tylko, że moment, w którym ja przyjąłem ten zespół, najwyższy wynik to był 4-0, więc jest 6-1, czyli tylko jedna bramka więcej, bo jednak jedną straciliśmy. Dużo dobrych informacji, ale też złe kontuzjowanie z boiska. Zeszli Szymon Drewniak, Kepa Sisse i na razie nic więcej powiedzieć nie możemy. No, wygląda na to, że niestety są to poważne kontuzje i to nie, gdzieś tam nie pozwala się do końca cieszyć z tego wyniku, bo Szymek Drewniak szedł z kontuzją stawu barkowego, natomiast Kebasis jest stawu kolanowego, więc zobaczymy, będziemy przeprowadzali badania, ale na dzień dzisiejszy nie wygląda to dobrze. Jeszcze dopytam o Łukasza Trałkę, bo on z tym opatrunkiem, o którym dość dużo mówiliśmy, wszedł na boisko ostatecznie w drugiej połowie. Z nim wszystko w porządku, dobrze się czuł? Już jakieś uwagi z jego strony? Nie, no dobrze, bardzo dobrze się czuł, mógł grać od początku, natomiast zadecydowałem się, że to Szymek Drewniak wystąpi od początku. Łukasz dał bardzo dobrą zmianę po przerwie i na pewno niósł wiele dla tego zespołu.